Chińczycy są bardzo konsekwentni i za wszelką pomoc, na którą się zdecydują ewentualnie, będą żądać czegoś w zamian. Może to być te przysłowiowe otwarcie, całkowite otwarcie rynków, czy zniesienie tych kontyngentów na przysłowiowe klapki, czy tenisówki, czy podkoszulki, ale mogą to być również chęć uzyskania na przykład nowoczesnych technologii, czy nawet uzbrojenia w Europie. Jest również kwestia Iranu w tych relacjach Europy z Chinami. Chińczycy handlują z Iranem, kupują ropę irańską, więc to są bardzo już takie geopolityczne, duże zależności, a tak naprawdę Chińczycy są już dzisiaj obecni w Europie, mają tam swoje przedsiębiorstwa. Ekspansja chińska jest coraz większa i Chiny są dzisiaj głównym rozgrywającym. Trudno więc, żeby kanclerz Merkel mogła ich pominąć jakby w swojej koncepcji ratowania strefy euro, ale Chińczycy za darmo pieniędzy nie dadzą.